Niezmiennie życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Czasem ktoś jeszcze doda wygranej w totolotka. Jeżeli to jest błogosławieństwo według Jezusa, błogosławieni ubodzy, którzy się smucą, którzy cierpią prześladowanie, to teraz pewnie wielu będzie takich, którzy zaczną uciekać przed Jego błogosławiącą ręką. Witajcie, kochani, w zbliżeniach. To już trzeci odcinek tego podcastu, w którym wnikamy w to, jakie przesłanie kryje się pod symbolami najsłynniejszego obrazu Jezusa, o którego namalowanie on zresztą sam poprosił, obrazu Jezusa Miłosiernego. A że zadanie to, niezwykłe zadanie, polecił siostrze Faustynie, do której rodziny zakonnej ja też należę, więc opowiadanie o tym obrazie jest dla mnie szczególną radością. Nazywam się siostra Gaudia Skass, a moje zgromadzenie to siostry Matki Bożej Miłosierdzia. A podcast ten nagrywam dla Was w krakowskich Łagiewnikach, w sanktuarium, w którym znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jaka jest symbolika prawej ręki Chrystusa na tym obrazie. Będziemy szukać odpowiedzi na takie pytania jak: czy Bóg życzy mi dobrze? Inaczej mówiąc, czy Bóg pragnie mojego szczęścia? Co Bóg mówi o mnie za moimi plecami? I jak Bóg reaguje, gdy zrobię coś nie tak? W poprzednich odcinkach opowiedziałam Wam trochę o tym niezwykłym spotkaniu, jakie siostra Faustyna miała w lutym 1931 roku, gdy Jezus stanął przed nią, prosząc ją o obraz namalowany według tego, jak go w tamtym momencie widziała. I pierwsze dwa zdania tego opisu, tego wydarzenia, które zanotowała w swoim dzienniczku, brzmią tak. Wieczorem, kiedy byłam w celi, tu takie wyjaśnienie, że celą nazywamy pokój siostry w klasztorze, a więc jeszcze raz, wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w szacie białej, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. I już w tych pierwszych dwóch zdaniach tego opisu mamy w zasadzie wyjaśnione, co oznacza gest prawej ręki Jezusa na obrazie. Ręka wzniesiona do błogosławieństwa. Dobrze by było, gdybyście, słuchając tego podcastu, mieli gdzieś ten obraz pod ręką, czy też po prostu jakiś obraz zawieszony na ścianie, wydrukowany gdzieś, postawcie sobie, żebyście mogli kątem oka na niego patrzeć. Lub też zajrzyjcie na naszą stronę internetową faustyna.pl. Tam na stronie głównej, po prawej stronie, pojawia się takie okienko ze zbliżeniem Jezusa z tego obrazu. Podpisane jest ono: cudowny obraz Jezusa Miłosiernego. Kliknijcie pokaż, a potem zobacz obraz. I jest. Po tym niezwykłym spotkaniu w niedzielny wieczór 31 roku siostra Faustyna nie raz będzie widzieć ponownie Jezusa w takiej postaci, jak jest na obrazie. W tym samym geście, czyli Jezusa błogosławiącego. Zresztą w większości malarskich przedstawień Chrystusa, zwłaszcza na ikonach, Jego prawa ręka jest wzniesiona w geście błogosławieństwa. I myślę, że to jest genialna sprawa, że tak właśnie przedstawiamy Boga, a nawet, że On sam poprosił o to, żeby tak Go właśnie namalować, jako błogosławiącego, dlatego że, zobaczcie, to jest właściwość płótna, deski i farb używanych później, że to jest niezmienne. Jak już namalujesz, jeszcze utrwalisz to później. I myślę, że to jest genialna sprawa, że Jezus prosi o obraz, na którym byłby właśnie tak przedstawiony, jako ten, który błogosławi. Bo właściwością obrazu jest niezmienność. Więc niejako Jezus poprosił o utrwalenie Jego błogosławieństwa. Jezus powiedział, że chce, żeby każdy miał dostęp do tego obrazu. A nie na przykład, że słuchajcie, namalujcie ten obraz, ale powieście go tylko w pokojach grzecznych dziewczynek. Nie, każdy ma mieć dostęp do tego obrazu, bo każdemu chce błogosławić. I tu też przypomina mi się ponownie to zdanie, do którego już się odnosiłam w poprzednich odcinkach, zdanie z Ewangelii świętego Łukasza. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Ten, który chce każdemu błogosławić, do Niego lgną tłumy.
I to też jest ciekawe, że najpierw, zanim ludzie zaczęli za nim iść, do niego lgnąć, to jest jego zaproszenie. Mateusz w Ewangelii zanotował te słowa Jezusa, to zaproszenie Jezusa, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. No właśnie, on nas zaprasza, przyjdźcie do mnie. I my potem, my wszyscy, biedni, celnicy i grzesznicy, zbliżamy się do niego. Ta ręka Jezusa podniesiona na obrazie ukazuje nam genialną prawdę o Bogu. On nam błogosławi zawsze. On każdemu życzy dobrze. Reakcja Jezusa na ciebie, w jakimkolwiek stanie jesteś, ale zwrócisz się do Niego, odwrócisz się w Jego stronę, spojrzysz na Niego. Jego reakcja to zawsze błogosławieństwo. Naturą Boga niejako jest błogosławienie. Już na początku Pisma Świętego, na pierwszych stronach Biblii, w pierwszej księdze, Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, zaraz po tym, jak jest opisane, że On stworzył świat, stworzył zwierzęta i ludzi, to Jego pierwsza opisana czynność potem jest błogosławieństwo. On im błogosławił. I zobaczcie, jak fałszywy jest obraz Boga, który grozi, śledzi, karze. Pismo Święte od początku pokazuje Go zupełnie innego, jako tego, który błogosławi. A co to znaczy, że Bóg nam błogosławi? Może zauważyliście, że dość często w takich pobożnych kręgach pojawiają się takie intencje modlitewne: o Boże, błogosławieństwo dla Kasi, Krzysia, Jasia. Albo Katarzyny, Krzysztofa, Jana. Albo też można usłyszeć, że ludzie tak sobie życzenia składają przy różnych okazjach. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa. Albo niech Ci Bóg błogosławi. No właśnie, no. I co ludzie mają na myśli, wypowiadając te słowa? No wiadomo, że zawsze chodzi o jakieś dobro. Ale jak my rozumiemy to dobro? To jest ważne. W Starym Testamencie, w tych czasach przed narodzeniem Jezusa, najbardziej widocznym znakiem błogosławieństwa Bożego była płodność. Jak masz dużo dzieci, to znaczy, że Bóg ci błogosławi. I w dalszym rozumieniu błogosławieństwa było to wszystko, co jest związane z tym, co jakoś życie zabezpiecza. Czyli w takim społeczeństwie rolniczym, jakie było wówczas, to byłyby obfite plony, dużo silnych, zdrowych zwierząt, pomnażające się bogactwo, zdrowie. Masz to wszystko, a więc to jest ewidentny znak, że Bóg ci błogosławi. Z czasem jednak ta ocena zaczęła się zmieniać i już inaczej błogosławieństwo przedstawia Nowy Testament. Ale ja mam wrażenie, że wiele osób pozostało na etapie starotestamentalnego rozumienia błogosławieństwa i dlatego niezmiennie życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Czasem ktoś jeszcze doda wygranej w totolotka. Tak na marginesie, bogactwo materialne samo w sobie nie jest ani złe, ani dobre. Ważne jest to, co się z nim zrobi. Ale ważne jest też to, żeby mieć świadomość, że bogactwo może być niebezpieczne. Nie muszę chyba rozwijać tego tematu, że nadmiar pieniędzy zniszczył już niejednej osobie życie. A więc jeżeli naprawdę życzysz komuś szczęścia, może zastanowisz się chwilę, zanim będziesz mu życzył dużo pieniędzy. A jeżeli już, no to jeszcze dużo mądrości mu życz. To się bardzo przyda. Jezus w Ewangelii ukazuje błogosławieństwo w sposób szokujący dla współczesnych sobie mieszkańców tego obszaru, który my dzisiaj nazywamy Ziemią Świętą, ale i dla nas teraz żyjących gdziekolwiek na świecie, żyjących 2000 lat później, to Jego przedstawienie błogosławieństwa jest trudne do zrozumienia, trudne do przyjęcia. Kojarzycie tych słynnych 8 błogosławieństw Jezusa? Mam nadzieję, że kojarzycie. Przypomnę wam tylko, tak esencjonalnie, Jezus mówi: błogosławieni ubodzy. Błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi,
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Pełen tekst tych błogosławieństw możecie znaleźć w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 5. No i zobaczcie, jeżeli to jest błogosławieństwo według Jezusa, błogosławieni ubodzy, którzy się smucą, którzy cierpią prześladowanie, to teraz pewnie wielu będzie takich, którzy zaczną uciekać przed Jego błogosławiącą ręką. Teraz trochę żartuję, no ale i nie żartuję, no bo przecież zobaczcie, ile jest takich osób, które odeszło od Boga, odwróciło się do Niego plecami, ponieważ nie dał im tego, co chcieli. Ponieważ Jego błogosławieństwo nie okazało się spełnieniem ich marzeń o zdrowiu, szczęściu, pomyślności i wygranej w totolotka. A może po prostu zbyt szybko ocenili to, co się dzieje w ich życiu, jako nieszczęście, jako niebłogosławieństwo. Zdradzę wam taki pewien mój sekret. Kiedy w moim życiu dzieje się coś, czego nie rozumiem, coś, czego nie ogarniam, lub też stoję przed jakimś tekstem o Bogu lub tekstem z Pisma Świętego, który jest dla mnie jakimś wyzwaniem, nie rozumiem, to wtedy mam taki zwyczaj, że wracam do fundamentu, do czegoś, co wiem na pewno. I stamtąd krok po kroku buduję odpowiedź, dochodzę do tej odpowiedzi, której teraz konkretnie potrzebuję, do zrozumienia tego, co się dzieje lub czego nie mogę pojąć z Pisma Świętego. No i weźmy teraz na przykład te 8 błogosławieństw, które dla mnie też kiedyś były wyzwaniem, to znaczy wzbudzały we mnie jakiś wewnętrzny opór. No bo jak to zrozumieć, że Jezus nazywa błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, to od łacińskiego Beatus, Felix, szczęśliwy. Czyli jak to zrozumieć, że Jezus tymi szczęśliwymi, błogosławionymi nazywa ubogich, prześladowanych, czy tych, którzy płaczą. I jak się nie bać Boga, który może mnie pobłogosławić ubóstwem, czy też morzem łez. Żeby to jakoś ogarnąć, idę najpierw do fundamentu, do tego, co wiem o Bogu na pewno. I ta podstawa, fundament, do którego ciągle wracam, to jest to, co święty Jan zapisał w swoim liście. Są 3 słowa. Bóg jest miłością. I to jest taka jedyna prawda, jakiej w życiu jestem pewna na 100, na 200%. Prawda, za którą mogłabym oddać życie. Bóg jest miłością. A więc Jego miłość jest u źródła wszystkiego, co czyni. A także tego, co dopuszcza. Bo oczywiście nie mam wątpliwości, że Bóg, który jest miłością, On sam nie stwarza sytuacji, które by we mnie powodowały łzy, prawda? Łzy cierpienia, łzy bólu jakiegoś. On nie stwarza cierpienia, ale On pozwala, dopuszcza, żeby to cierpienie się stało, żeby jakieś prześladowanie się stało. A jeżeli On to dopuszcza, a ja wiem jedno, że On jest miłością, to dopuszczając to ma na celu tylko jedno, ma to w tyle jakby głowy Bóg, że z tego może być jakieś większe dobro. Ta sytuacja ma potencjał zrodzenia większego dobra. I w tej sytuacji ta moja córka umiłowana może nauczyć się kochać więcej, pełniej, głębiej. A to, co jest najważniejsze w jej życiu, to to, żeby właśnie nauczyła się kochać więcej, pełniej, głębiej. Więc nie będę ją pozbawiał tej sytuacji trudnej, niefajnej, bo ja wiem, że z tego będzie większe dobro. Że ta moja córka będzie uczyć się kochać w tej trudnej sytuacji więcej, pełniej, głębiej. W kontekście tego wszystkiego, czym się z wami teraz podzieliłam, powróćmy do pytania, które postawiłam na początku tego odcinka. A pytanie, to pierwsze pytanie było, czy Bóg życzy mi dobrze? Albo inaczej mówiąc, czy Bóg chce mojego szczęścia? I chyba trochę trzeba sobie pobyć z tymi pytaniami, i z tą moją refleksją nad Bożym błogosławieństwem, nie tylko tak przyjąć, o siostra tak mówi, to musi się stać waszą prawdą. Więc jeśli chcesz, możesz teraz przerwać słuchanie tego odcinka.
i pobyć sobie w ciszy, posłuchać tego, co się w tobie teraz odzywa i porozmawiać z Bogiem o tym. On jest teraz przy tobie i on jest gotowy z tobą wejść teraz w rozmowę na ten temat, nawet jeśli jest trudny dla ciebie, nawet jeśli masz jakieś opory przed zadaniem Bogu pewnych trudnych pytań, albo nie wiesz, jak to możliwe, żeby usłyszeć, że on ci odpowiada. No spróbuj, daj temu szansę. I odpowiedź przyjdzie. Nie uciekaj, nie uciekaj od napięcia, nie uciekaj od trudnych pytań. Miej odwagę i z wiarą wejdź w dialog z Jezusem, który chce z tobą rozmawiać i chce ci wyjaśniać rzeczy, których nie rozumiesz, które są dla ciebie trudne. Chce ci dawać na nie światło, nawet takie poza słowami. Coś więcej niż takie ludzkie wytłumaczenie, ale takie głębokie zrozumienie serca. A więc jeśli chcesz, zrób sobie teraz pauzę, zastopuj i zostań z tym. Jeśli jednak masz pragnienie, by iść dalej, to przechodzimy do kolejnego pytania ze wstępu, a brzmi ono, tak trochę prowokacyjnie zadane, no pewnie, a dlaczegoż by nie? Co Bóg mówi o mnie za moimi plecami? Czyli wtedy, kiedy nie widzę i nie słyszę, no bo w sumie kto z nas widzi, słyszy, co Bóg mówi? Takich osób jak siostra Faustyna jest bardzo niewiele, a no większość z nas zajmuje nam to trochę czasu, aż dojdziemy do tego, żeby rozróżniać ten głos Boży, żeby naprawdę wiedzieć, co On mówi. Mam nadzieję, że ten podcast się też do tego jakoś przyczyni, że będziemy lepiej rozpoznawać Boży głos. A więc pytanie brzmi, co Bóg mówi o mnie za moimi plecami? Zerknijmy na obraz. Ta prawa ręka Jezusa jest podniesiona w geście błogosławieństwa. A słowo błogosławić pochodzi od łacińskiego benedicere, gdzie bene oznacza dobrze, a dicere mówić. A więc błogosławić to mówić dobrze. Nie tylko życzyć dobrze, ale mówić dobrze. Dobre słowa mówić dobrze o kimś i do kogoś. Więc prawa ręka Jezusa na tym obrazie połączona jest ściśle z Jego ustami, można tak powiedzieć, z tym, co mówi. A mówi dobre słowa. Nie tylko do nas, ale i o nas. Taki przykład. Może czytaliście książkę Williama Younga zatytułowaną Chata. Albo oglądaliście film nakręcony na jej podstawie The Shack. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, nie czytaliście, więc postaram się nie zdradzić zbyt wiele, żeby nie zabrać wam tej radości odkrywania tych treści po raz pierwszy. Naprawdę gorąco was zachęcam zarówno do książki, jak i do filmu. W jednej z pierwszych scen widzimy osoby Trójcy Świętej siedzące przy stole, przy pysznym posiłku. Dla tych z was, którzy nie widzieli, nie czytali, no to już jest szok. A ci, którzy znają cały film, no już wiecie, o co chodzi, skąd to się wszystko bierze, że widzimy Trójcę Świętą w takiej zwyczajnej sytuacji przy stole, siedzącą, jedzącą posiłek, trzy osoby, Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty. A więc siedzą sobie zwyczajnie przy stole, rozmawiają, jedzą pyszny posiłek, rozmawiają o różnych osobach z bliskiego kręgu głównego bohatera, który też siedzi z nimi przy stole. On ma na imię Mackenzie, w skrócie mówimy na niego Mac. I jakimkolwiek kończą rozmawiać, opowieść puentują takimi słowami I'm especially fond of him, albo I'm especially fond of her, co możemy przetłumaczyć szczególnie go lubię, szczególnie ją lubię. I to jest coś pięknego. Te ich opowieści, takie pełne zachwytu, wspominanie tego, jak ktoś się uśmiecha, jak ktoś się zachowuje w poszczególnych sytuacjach, jak mu się oczy błyszczą i podsumowanie, szczególnie go lubię. Czy potrafisz, czy chcesz w to uwierzyć, że Bóg tak właśnie mówi o tobie za twoimi plecami? Że On sobie tak siedzi przy stole, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, i rozmawiają o tobie. A na pewno to robią, bo ty jesteś ich umiłowanym dzieckiem. Przecież Jezus oddał życie za ciebie. To jest niemożliwe, żeby oni tak tylko po prostu ciebie stworzyli i potem
w ogóle stali się obojętni, nieważne, co się z tobą dzieje. Oczywiście, że na ciebie patrzą, a że patrzą z czułością, to już mam nadzieję wiemy po tym pierwszym odcinku zbliżeń, kiedy mówiliśmy o spojrzeniu Jezusa z obrazu. Ale nie tylko patrzą z czułością, ale mówią o tobie z czułością i ze wzruszeniem i mówią o tobie dobrze. No właśnie, czy potrafisz sobie to wyobrazić? Czy masz taką odwagę, żeby takie wyobrażenie w tobie powstało i żebyś ty się poczuł z tym dobrze, nie jak słuchając jakiejś bajki, ale naprawdę wierząc, że tak jest, że Bóg mówi o tobie dobrze, że On podkreśla to wszystko, co jest w tobie piękne, dobre, że On to wydobywa, choćby spod wielu nawarstwień zła, głupoty, twoich błędów, grzechów, które też są. I On je widzi. To nie jest tak, że Bóg jest ślepy albo udaje, że tego nie ma. Nie, nie, nie. On jest dużo bardziej świadomy wszystkich twoich wad i błędów i grzechów niż ty sam. On naprawdę o nich wie. Ale On wybiera skupić się na tym, co jest w tobie dobre i piękne. I o tym mówić, to podkreślać. Zobaczcie, to też jest taka wielka mądrość miłości, mądrość Pana Boga, bo jeżeli my tak wypominamy czyjeś błędy, narzekamy, piętnujemy te błędy, krytykujemy i nawet w dobrym duchu, że tak myśląc, o jak ja mu o tym powiem, no to on się w końcu zmieni, to jakoś nigdy tym nie skutkuje. To jakoś tylko ludzi zamyka na nas i utwierdza ich w złych postawach. Ale takie pełne miłości spojrzenie, które tak wydobywa to, co dobre i piękne i my tak się nasłuchamy takich dobrych rzeczy o nas i nawet jesteśmy jakoś może onieśmieleni, bo wiemy, że tak w wielu obszarach jeszcze nie domagamy, ale ktoś tak dobrze o nas mówi, to my naprawdę chcemy stać się tacy, tacy dobrzy, nawet jeszcze lepsi niż jesteśmy. Chcemy, żeby to dobre mówienie o nas było coraz bardziej prawdziwe. Rozkochujemy się w tym dobrym obrazie nas samych. Chcemy naprawdę tacy być. Tak patrzy na nas miłość, tak mówi o nas miłość. A Bóg jest miłością. A więc to była odpowiedź na pytanie, co Bóg mówi o mnie za moimi plecami. I ostatnie pytanie tego odcinka brzmi, jak Bóg reaguje, gdy zrobię coś nie tak? A przecież zarówno ty i ja wiemy dobrze, że codziennie robimy coś nie tak. Po bliższym przyjrzeniu się tej prawej dłoni Jezusa z obrazu zauważamy, że na tej ręce jest rana. Ona jest tak w zgięciu, może ciężko się tego dopatrzeć, jak na stronie internetowej zrobicie zbliżenie, to widać to dość wyraźnie, że jest rana na tej dłoni. To jest rana po gwoździu. To jest rana, która przypomina mi o tym, że ja zrobiłam coś nie tak, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tą ranę. I ten zraniony przez nas Jezus podnosi rękę. Ja sobie tak wyobrażam, jakby się to działo to nagle, że ja naprawdę Jezus staje przede mną i On podnosi tą rękę. I ja żyję z tą świadomością tych wielu moich błędów i grzechów i On podnosi rękę. I mnie wtedy oblewa zimny pot, bo ja się spodziewam, jeśli nie zemsty, to przynajmniej kary. A jeśli nie kary, to przynajmniej upomnienie, jakiegoś skarcenia. Jeśli nie zaciśniętej pięści Jezusa, to przynajmniej wyciągniętego w moją stronę karcącego palca. Ale żadna z tych obaw się nie spełnia, że Jezus ku mojemu, ku twojemu zaskoczeniu, gdy podchodzisz do Niego z tą świadomością tych wszystkich swoich ciemnych spraw, On podnosi rękę w geście błogosławieństwa. A błogosławieństwo to także przebaczenie. I ten znak błogosławieństwa to jest znak krzyża. Też kapłan czyni ten znak błogosławieństwa krzyża podczas liturgii w sposób szczególny na koniec sakramentu spowiedzi, gdy wypowiada formułę rozgrzeszenia i ręką czyni znak błogosławieństwa, znak krzyża. Dotykamy tutaj wielkiego tematu przebaczenia, do którego będziemy wracać w kolejnych odcinkach, przy kolejnych symbolach obrazu, bo tak naprawdę cały ten obraz jest
wielką opowieścią o Bożym przebaczeniu, o Jego wielkiej miłości, na którą nie zasługujemy, o Jego miłosierdziu. Chciałabym teraz podzielić się z wami jednym z takich fragmentów o przebaczeniu z dzienniczka siostry Faustyny. Ten fragment jest pod numerem 1485. Tam siostra Faustyna zapisała takie słowa Jezusa, które są tak piękne, że ja teraz drżę, żeby je tak dobrze przeczytać, żeby one trafiły do waszego serca. Jeżeli nie trafią, otwierajcie dzienniczek pod 1485, przeczytajcie sobie sami, żebym ja tego nie popsuła wam. To są tak piękne, piękne słowa. Dobrze, po prostu czytam. Jezus powiedział: nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela. Chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać cię swoimi łaskami. O, jak droga mi jest dusza twoja! Zapisałem cię na rękach swoich i wyryłaś się głęboką raną w moim sercu. No właśnie, koniec cytatu. To znaczy, cały ten fragment jest jeszcze dłuższy. Wybrałam te dwa, trzy zdania dla was teraz. Przebaczenie komuś, kto nas zranił, kto złamał nam serce, przebaczenie komuś, kto skrzywdził naszych bliskich, to jest wszystko wbrew naszej naturze. Nasza natura w najlepszym wypadku domaga się sprawiedliwości, bo tak naprawdę to pierwszy odruch to nawet nie jest sprawiedliwość i domaganie się sprawiedliwości, a zemsta. Ja cierpię, więc ty też będziesz cierpiał i to nawet jeszcze bardziej niż ja. Nauczanie Jezusa o obowiązku przebaczania, a nawet o miłości nieprzyjaciół było nie do przyjęcia, było szokujące dla słuchaczy, którzy żyli przecież wtedy zgodnie z prawem mojżeszowym, zgodnie z zasadą odwetu. Oko za oko, życie za życie. Możecie sobie to sprawdzić w Księdze Wyjścia w 21 rozdziale. Ale zobaczcie, to nawet nie tylko wtedy, ale i teraz, 2000 lat później, my wciąż mamy problem z przebaczaniem. Już nie wspomnę o miłości nieprzyjaciół. To już są najwyższe poziomy chrześcijaństwa, na które tylko tak patrzymy z dołu i sobie myślimy: o, jakie cudowne, szkoda, że nie dla mnie. Dlatego ciągle musimy wracać, przychodzić z tą naszą biedą do Jezusa i prosić Go o łaskę, spędzać z Nim czas, uczyć się od Niego, niejako zarażać się od Niego tą miłością miłosierną, bo inaczej nie ma dla nas szans. Przez częste przebywanie z Nim i takie pokorne proszenie o tą łaskę, ja wierzę, że to się dzieje, że my się stajemy naprawdę miłosierni, że się uczymy przebaczać, uczymy się kochać, najpierw naprawdę kochać tych, którzy są dla nas dobrzy, życzliwi, nasi bliscy, a potem kochać nieprzyjaciół, że wierzę, że to jest możliwe, naprawdę, że dojść do tego można. Zresztą mamy przykłady świętych i tych kanonizowanych i niekanonizowanych, którzy gdzieś tam z historii życia naszego wiemy, znamy ich, widzieliśmy, że nauczyli się tej miłości. Na koniec tego odcinka chcę się z wami podzielić pewną historią, która, o ile dobrze pamiętam, wydarzyła się kilkanaście lat temu, poza granicami Polski. Pewien ksiądz obudził się któregoś dnia z takim silnym przynagleniem, żeby tego samego dnia pojechać odwiedzić swojego znajomego w szpitalu, który tam leżał, chory był. Nie bardzo w tym dniu mu to pasowało, ale to wewnętrzne przynaglenie było tak silne, że się szybko zebrał, wsiadł do samochodu i pojechał. Gdy wszedł do szpitala, zaczepiła go jakaś siostra zakonna i prosiła go, aby poszedł do pewnego pacjenta, który go bardzo potrzebuje. Na co on zaczął się wymawiać, że przyjechał tu odwiedzić znajomego, że nie jest kapelanem w tym szpitalu, on tu nie pracuje. Ale ta siostra nie dawała za wygraną i nalegała, żeby ten kapłan z nią poszedł, że ona go zaprowadzi do tego pacjenta, który go teraz potrzebuje.
No więc on już wiedział, że tutaj jest na pozycji przegranej, że ta siostra dopnie swego, poszedł. Przed wejściem do sali, w której ten pacjent przebywał, ta siostra jeszcze mu powiedziała, że ten pacjent już wygląda na to, że długo nie pożyje i że już kilkakrotnie ksiądz do niego zaglądał i oferował mu spowiedź, ale on naprawdę nie chciał. Więc siostra go tak zachęcała, żeby się nie zrażał, bo ten pacjent może być bardzo oporny, delikatnie mówiąc. Powiedziała, że będzie stała na zewnątrz sali i będzie się modliła, a niech ksiądz wchodzi do środka i robi swoje. No więc ksiądz wszedł, zaproponował spowiedź, ale ten mężczyzna odmówił. I to dość zdecydowanie odmówił, używając naprawdę mocnych słów. To było widać, że ma w sobie dużo niepokoju, dużo takiej agresji. No więc ksiądz wyszedł i oznajmił tej siostrze, że niestety się nie udało. I myślał, że będzie miał spokój. Na co ta siostra nalegała, niech ksiądz spróbuje jeszcze raz, niech ksiądz wejdzie, ja się będę tu modlić. No i znowu ksiądz wiedział, że choćby nie wiem jak długo próbował przekonać siostrę, nic to nie da, więc wszedł i zaproponował temu człowiekowi, że zapytał się go, czy on może pomodlić się przy nim. I jakoś to rozbroiło tego mężczyznę, no w sumie modlić się każdy może i jak nic ksiądz nie chce ode mnie, niech się ksiądz modli, a co mi do tego, prawda? Więc ksiądz zaczął się modlić słowami koronki do Bożego Miłosierdzia. To jest też modlitwa, którą mamy przekazaną przez siostrę Faustynę. To jest modlitwa, którą podyktował sam Jezus. Dla tych z was, którzy jej dobrze nie znają, powiem, że taki refren, który się tam powtarza, te słowa, które są często powtarzane, to jest dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I kiedy ten ksiądz tam stał i powtarzał te słowa, w pewnym momencie ten mężczyzna jakoś nie wytrzymał napięcia, które w nim narastało i powiedział, wręcz wykrzyknął, dla mnie nie ma miłosierdzia. Ten ksiądz się zatrzymał, przerwał modlitwę i zapytał go, dlaczego pan tak mówi? I ten mężczyzna jakoś nagle poczuł taką otwartość w sobie, nie jakoś chciał się wypowiedzieć, nabrał odwagi i powiedział mu, że zrobiłem coś strasznego. Ksiądz nadal zachęcał, żeby opowiadał, że on chce usłyszeć, co się stało. No i ten mężczyzna powiedział, że był drużnikiem, pracował na kolei. Wiecie, zadaniem drużników jest między innymi pewnie opuszczanie szlabanu, kiedy nadjeżdża pociąg, prawda, żeby zablokować drogę samochodom, żeby nie dopuścić do wypadku. No i on, ten drużnik, miał problem z alkoholem i któregoś dnia przyszedł do pracy pod mocnym wpływem alkoholu. I nie opuścił szlabanu. W momencie, kiedy z wielką prędkością zbliżał się pociąg, jakiś samochód wjechał na tory, a w tym samochodzie było młode małżeństwo i dwójka małych dzieci. I wszyscy zginęli na miejscu. I ten człowiek powtarzał, dla mnie nie ma miłosierdzia, czegoś takiego nie można przebaczyć. Kiedy ten ksiądz to usłyszał, on zesztywniał, zamilkł i zapytał tego mężczyzny, kiedy to się stało. Ten mu powiedział, potem ten ksiądz jeszcze tak dopytywał, ale gdzie to się stało? I ten mężczyzna mu powiedział, kiedy, gdzie. I znowu taka chwila ciszy, po której ten ksiądz powiedział, ja jestem jedyną żyjącą osobą, która teraz panu może przebaczyć. Ja jestem tym trzecim dzieckiem, którego wtedy nie było w samochodzie. To byli moi rodzice i moje rodzeństwo. Ja panu przebaczam.
I ja wiem, że Bóg też chce Panu przebaczyć. Czy Pan chciałby się teraz wyspowiadać? Zapewne domyślacie się, że tym razem ten mężczyzna powiedział tak. Zgodził się. I to była taka dobra, długa spowiedź. I w punkcie kulminacyjnym tego sakramentu, jak zawsze, wiecie, że kapłan podnosi prawą dłoń w geście błogosławieństwa i wypowiada te cudowne słowa uzdrawiającej formuły rozgrzeszenia. Mówi, i tu zacytuję, bo to jest tak piękne, że nawet nie chcę z pamięci mówić, tylko przeczytam wam dokładnie te słowa. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wtedy właśnie robi ten gest błogosławieństwa i odpowiadamy amen. I tamten mężczyzna, ten dróżnik odpowiedział amen, niech mi się tak stanie. I następnego dnia umarł. Ksiądz, wychodząc z pokoju, z tej sali szpitalnej, był tak poruszony. On jeszcze nie wiedział wtedy, że ten mężczyzna umrze następnego dnia, ale już samo to wydarzenie, to spotkanie z tym człowiekiem i ta niezwykła spowiedź, to było tak poruszające, że pierwsze co, to chciał znaleźć tą siostrę i jej podziękować i opowiedzieć jej, jak niezwykłe to było spotkanie. I szukał jej, ale jej już tam nie było. Dowiedział się jednak potem, jak jej szukał, że w tym szpitalu nie pracują siostry zakonne i że nikt tu żadnej siostry od dawna nie widział. Oczywiście, że był zaskoczony, no bo jak to możliwe? No ale jakoś to musiał przyjąć, tak wszyscy mówią. Wyszedł w takim jakimś, z takim znakiem zapytania w głowie. I żeby dodać niezwykłości tej sytuacji, powiem wam tylko, że jakiś czas potem ten ksiądz zobaczył gdzieś obrazek ze świętą Faustyną. Zobaczył ją i wiedział, że to była właśnie ona. Że ona go zaprowadziła do tego pokoju, do tego mężczyzny. Historia niezwykła, poruszająca. Mam nadzieję, że ona i wszystko to, co usłyszeliście w tym odcinku zbliżeń, jakoś poruszyło w was te obszary, które są odpowiedzialne za tęsknotę, za spotkaniem sam na sam z Bogiem. Mam nadzieję, że teraz to odczuwacie, że chcielibyście się z Nim spotkać i doświadczyć tego miłosiernego spojrzenia, tego błogosławieństwa Jego ręki, że chcielibyście gdzieś na bok odejść, pobyć trochę w ciszy, odejść od tych wszystkich spraw, od zabiegania, pobyć w Jego uzdrawiającej obecności. Tak napełniać się tą Jego miłością, która ze wszystkiego, co dzisiaj wam opowiadałam, wypływa hojnie. I ja teraz na koniec tego odcinka też chcę się pomodlić. Jezu, który przez ten obraz miłosierdzia błogosławisz każdego. Jezu, który zawsze błogosławisz każdego, kto się do ciebie zbliża, każdego, kto się zwraca do ciebie i który każdemu życzysz dobrze. Jezu, który masz coś dobrego do powiedzenia każdemu, który każdemu chcesz przebaczać, nawet najcięższe grzechy, proszę Cię, połóż na nas swoją zranioną dłoń. Uzdrawiaj nas z niewiary w Twoją dobroć, w Twoje nieskończone miłosierdzie. Uzdrawiaj nas, Panie, z ran zadanych przez złe słowa innych ludzi, przez złe doświadczenia. Wszystko to, co sprawia, że czujemy się źle sami ze sobą i nie wierzymy, że Ty możesz dobrze o nas myśleć, że Ty możesz dobrze o nas mówić. Uzdrawiaj nas, Panie. Potrzebujemy Ciebie.
Amen. Kochani, coś chyba długo dziś opowiadałam. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce w czwartym odcinku Zbliżeń, a będzie on poświęcony potrzebie bliskości. Niech miłosierny Bóg wam hojnie błogosławi, tak jak to zawsze chce czynić. Otwierajmy się na to błogosławieństwo i do usłyszenia wkrótce.